Dzień dobry, witam między wierszami. Dzisiaj gościmy filii numer 15. Jest to filia jednoosobowa i historia jest o tyle prosta, ale i rozwojowa, że pani Agnieszka jest tutaj od roku. Czy to jest pierwsza pani przygoda z bibliotekami? Nie, pracę rozpoczęłam w Bibliotece Głównej przy Placu Polonii. Potem miałam przyjemność pracować na filii numer 8 na Andersa, filii numer 4 na Ruszczyca i teraz jestem właśnie tutaj. Jak to jest, jak jest jedna osoba tylko? Przecież pani to musi tak ułożyć, wypożyczyć, przyjąć książki. No jest tej pracy wbrew pozorom, ale jak robi się to, co się lubi, to praca sprawia wtedy tylko przyjemność. To jest takie maleńkie pomieszczenie, ale pomimo tego, że tutaj te warunki są, powiedzmy, troszkę trudniejsze, to macie przecież 11 tysięcy tytułów do wypożyczenia. I wszystkie te książki są na zewnątrz, czy macie jakieś zaplecze? Nie, wszystkie książki są dostępne dla czytelników. W związku z tym, że jest pani tutaj od roku, to w rezultacie trudno jest pani opowiedzieć o tym, co się działo 10 czy 15 lat temu, ale kronikę przejrzałyśmy. I na przykład w 1985 roku był teatrzyk. Wiem, że były jakieś spotkania z pisarzami i tak dalej. No teraz niestety chwilowo jest to pozawieszane. Było kilku gości, była to na przykład pani Wanda Chotomska czy Henryk Piotrowski. Czyli takie bardzo znane nazwiska. Tak, biblioteka miała przyjemność gościć. Pani jako młoda osoba i jako właśnie ktoś, kto zarządza tym miejscem, ma plany na przyszłość. Proszę mi powiedzieć, co ma pani w planach, jak już skończy się pandemia i będzie można wymyśleć tutaj coś dobrego? Na pewno fajną sprawą byłoby utworzenie dyskusyjnego klubu książki dla stałych czytelników, którzy potrafią przychodzić nawet raz w tygodniu, także no, na pewno nie byłoby problemu z tym, żeby przychodzili na dyskusyjny klub książki. A proszę mi powiedzieć, myśli pani, że to będą osoby starsze czy młodsze? Raczej starsze, raczej seniorzy. Tak, bo oni jednak czytają więcej i dla nich papier i w ogóle kontakt z książką jest chyba ważniejszy niż dla tych pokoleń troszkę młodszych, prawda? Tak samo jak zresztą z tą biblioteką, też traktują ją jako swoje miejsce, które jest z nimi od zawsze. No właśnie, bo przecież ta biblioteka była zalana 3 razy i były plany, żeby ją zlikwidować. Jak to się stało, że ta biblioteka została jednak w tym miejscu? Po drugim zalaniu, to było w 2007 roku, były właśnie plany przeniesienia, a potem całkowicie zlikwidowania filii ze względu na pomieszczenie, na warunki. I czytelnicy właśnie wtedy wystosowali pismo do prezydenta z prośbą o zachowanie ich biblioteki w dotychczasowym miejscu. No i na szczęście udało się. Ale z tego, co słyszałam, to ma pani plany odwiedzin w przedszkolach. Współpracujemy cały czas z zaprzyjaźnionym przedszkolem numer 23, tutaj po drugiej stronie ulicy. Przede wszystkim, żeby nowe przedszkolaki wiedziały, czym jest biblioteka, więc od pierwszej grupy zapoznanie z książką, z biblioteką. No tak, i żeby w ogóle troszkę oswoić, tak? Żeby się okazało, że na przykład bajki, które dzieci oglądają w telewizji, na przykład Maszę, żeby było wiadomo, że są też książki, prawda? Żeby Harry'ego Pottera, które część obejrzało w telewizji, żeby też miało świadomość, że Harry Potter, ekranizacja powstała na podstawie książek. Ale ja tutaj z tyłu widzę na przykład dzienniczek Cwaniaczka. To jest chyba jedna z takich popularniejszych serii dla młodszych dzieci. W jakim oni są wieku, którzy właśnie interesują się tym? Po dzienniczek Cwaniaczka sięgają już chłopcy w wieku 7 lat nawet i tak do 13 roku życia chętnie czytają. A wręcz nie mogą się doczekać kolejnych części. O, proszę bardzo, czyli jak zaczną czytać, zaciągną, tak kolokwialnie mówiąc, to potem już chcą dalej i dalej. Tak, jeżeli się spodoba im lektura, to jak najbardziej. Mówiliśmy wcześniej, że przychodzą tutaj nie tylko dzieci, ale i osoby dorosłe. I takim w zasadzie może nie działem, ale tematyką, która mnie zainteresowała, była tematyka, nie wiem jak to nazwać, taka trochę erotyczna, bo przecież Grey, wielki przebój czytelniczy, potem Blanka Lipińska. A co jest teraz? Katarzyna Nowakowska, która pisze pod pseudonimem też Haner. O.
No, jest jedną z poczytniejszych teraz autorek. No i te jej książki są pikantne, ale o dziwo nie sięgają po nie tylko młode osoby, a również seniorzy i ludzie starsi. A proszę mi powiedzieć, jak to jest, bo ja na przykład ze swojego doświadczenia pamiętam, jak Blanka Lipińska właśnie zaczęła pisać, to część osób podchodząc z książką do lady mówiła: nie, to dla wujka albo dla cioci. Czy u pani też czasami są takie komentarze? I jeszcze się zdarzają czytelnicy, którzy się wstydzą tego, co czytają, ale już coraz rzadziej. Czytamy tak? Dla przyjemności, więc... No, pewno, jasne. Rozmawiałyśmy też o tym, że w zasadzie i chyba jest to regułą, że wszystkie panie czy osoby, które pracujecie w bibliotekach, lubicie czytać. Pani jest fanką kryminałów i to takich krwistych. Proszę mi powiedzieć, jakie pani czy nazwiska, czy tytuły najbardziej lubi? Jest coraz więcej autorów, którzy piszą rewelacyjne kryminały, więc ciężko wybrać jednego autora. Bo ja na przykład tutaj odniosę się do książki, którą będę omawiać za chwilę. Daria Doncowa. Ona tych książek napisała, nie wiem, 10, 15, nie pamiętam. W każdym razie, jak ktoś mi pyta, o Doncowa, o czym to jest? Ja mówię, z reguły to jest kryminał, bardzo fajny, to jest taka Moskwa. Jakim kluczem pani wtedy opowiada? Bo ja na przykład mam tego rodzaju pomysł. Żeby zachęcić, to wystarczy powiedzieć czytelnikom, proszę przeczytać, na pewno się spodoba. Aha, to jest pani sposób, tak? Tak, i o, najczęściej proszę. Się podoba. Czyli czytelnicy ufają pani podpowiedziom? Przez pandemię, gdy czytelnicy nie mieli wolnego dostępu do półek, to tylko my, bibliotekarze, wybieraliśmy im książki. Co się spodobało i gdy dostęp do półek został przywrócony, to czytelnicy z przyzwyczajenia dalej wolą, żeby to bibliotekarze dali im książki, czyli trafiamy. No tak. Przygotowała pani dzisiaj kilka tytułów i chciałabym, żeby pani opowiedziała coś o nich i zachęciła osoby, które będą to oglądać. To przede wszystkim chciałabym polecić całą serię książek o przygodach Fenka, czyli Małego Liska. Jest to seria książek dla dzieci, która porusza ważne problemy, no takie jak emocje, cechy. I dla kogo skierowana jest ta seria? Dla dzieci w jakim wieku? 4-6 lat. Dla najmłodszych ogólnie. Już zresztą nawet młodszym można zacząć czytać. Co jest fajne, to w każdej książeczce są też zadania dla dzieci do wykonania odnośnie treści, czy zrozumiały, o czym była książka. Czyli, że na pewno to jest to takie trochę, mam wrażenie, wprowadzenie dziecka w świat czytania, ale też taki interaktywny, tak? Bo i dziecku się czyta, bo to nie jest seria dla dzieci czytających, tylko im te książki trzeba przeczytać, tak? Tak. I co, jak pani wypożyczy jeden tytuł, to z reguły potem rodzice wracają po następne tomy? Całą serię. A pamięta pani, ile tam tych książeczek z tej serii było wydanych? Ponad 50 na pewno. Aha. I cały czas dalej powstają. Co jest jeszcze fajne, jest strona internetowa też o przygodach Fenka, na której są materiały do pobrania. Są to kolorowanki okolicznościowe, zadania. Dzieci mogą się z tą książką identyfikować nie tylko w momencie, kiedy wypożyczą, czy z tym liskiem, ale i właśnie przez internet i różne innego rodzaju zabiegi. A co tam dalej jeszcze ma pani nam dzisiaj do polecenia? Kolejną książką to jest najnowsza książka Martyny Neyman o tytule Znaki. Książka ta nie ma słów. Ha, to dziwne. W bibliotece, która z zasady jest słowem pisanym. Co nie znaczy, że nie przekazuje ta książka żadnej wiedzy, bo jest jej wręcz od groma. Opisane bez słów, za pomocą obrazków. Bardzo ładne ilustracje zresztą. Poprzez historie, które się toczą właśnie na tych obrazkach, dziecko samodzielnie odkrywa, czym są znaki. Aha, czyli to tak naprawdę to możemy dziecku dać w podróży, tak? Dziecko sobie będzie przeglądało tę książeczkę, bo tu mamy, widzę, znaki drogowe, które no, będą potem na żywo za szybą.
kolejny bardzo dobry pomysł i zachęcenie do tego, żeby sięgnąć po książkę. A tu widzę coś raczej dla osób dorosłych już. Jestem jeszcze w trakcie czytania, a już mogę polecić. Myślałam z początku, że to jest zwykły kryminał, czyli coś, co najbardziej lubię, ale okazało się, że nie, jest to reportaż. Czyli co, to jest książka oparta na faktach, tak? Tak, tak, oparta na faktach, o porwaniach, o zaginięciach właściwie trzech młodych kobiet w Stanach Zjednoczonych, które były przez ponad 10 lat przetrzymywane w piwnicy. Mam właśnie przy tego typu tytułach takie zawsze poczucie takiego dużego niepokoju, tak? Bo wydaje nam się, że cały świat jest taki, jaki gdzieś tam widzimy dookoła, że mamy przyjaciół, że się staramy, że jakąś tam rozmową, a tutaj, jak pani nam mówi, jest pokazana ta taka czarna strona człowieka. Jest przy tym też pokazana jego normalna strona, bo ten człowiek też prowadzi normalne życie, ma dzieci. Można się przerazić bardziej niż czytając dobry kryminał. Zawsze po lekturze tego rodzaju książek mam w sobie taki niepokój i z jednej strony wiem, że takie rzeczy dzieją się naprawdę, a z drugiej strony uczciwie powiem, wypieram chyba to. Nie wiem, czy to jest dobre, ale mam takie uczucie. Ja też dzisiaj przygotowałam konkretnie dwa tytuły i jestem ciekawa, czy ja panią nimi zainteresuję i czy państwu też spodoba się to, co będę mówiła na ich temat. Zacznę od dosyć bliskiego mi tematu, o toksycznych słowach, o toksycznych relacjach i o tym, że część z nas nie czuje się dobrze w związkach, że przestajemy w pewnym momencie sobie ufać, gdzie czujemy się niezrozumiali, gdzie nasz partner w stosunku do nas wykazuje niezadowolenie, zirytowanie, gdzie przestajemy wierzyć w swoje zdanie. No i teraz pytanie, czy chcemy żyć w takim związku, czy może chcemy podjąć próbę przerwania tego, albo wyjaśnić sobie, dlaczego tak się dzieje. Książka została wydana, z tego co pamiętam, w latach 90., konkretnie w 96 roku, a doczekała się mnóstwa wznowień. Autorką jest psycholożka Patrycja Evans. I okazuje się, że bardzo często to, co się właśnie dzieje w naszych związkach i to, co nas uwiera, między innymi jest właśnie toksyczne. I że słowa czasami bardziej ranią od przemocy fizycznej. Dla wszystkich nie powiem ofiar, bo to może nie w ten sposób, ale dla osób, które chciałyby się czegoś dowiedzieć albo poszukać źródeł swojego niezadowolenia, warto ją przeczytać i zastanowić się, czy przypadkiem sami nie tkwimy w czymś, co jest właśnie takie toksyczne. A teraz, na koniec, jak już było tak bardzo poważnie, jedna z moich ulubionych autorek, Daria Doncowa. Daria Doncowa wydała, myślę, przynajmniej 10 tytułów. Jest to jedna z najbardziej poczytnych pisarek w Rosji. W większości rzecz się dzieje w Moskwie albo w okolicach Moskwy i z reguły akcje tej książki umieszczone są w tych takich latach, kiedy tych takich gwałtownych przemian, kiedy wchodził ten drapieżny kapitalizm tam, ale jeszcze w dalszym ciągu ludzie mieszkali każdy w swoim pokoju z jedną kuchnią. Pokazany świetny rys tych wszystkich przemian, ale tutaj zawsze coś się dzieje, zawsze jest jakaś intryga kryminalna, ale Doncowa pisze w taki lekki, zabawny sposób. Ja ją zawsze porównuję do Chmielewskiej. Nie wszyscy ją lubią, ale ja i owszem. I w zasadzie dla wszystkich, którzy chcieliby się rozerwać, którzy trochę chcieliby poczytać o tej Moskwie, ale i z przymrużeniem oka, i zobaczyć, w jaki sposób nasza bohaterka rozwiązuje wszystkie zagadki kryminalne. Serdecznie polecam. Idealna lektura na jakiś urlop, na jazdę pociągiem, czy ogólnie do tego, żeby przeczytać coś miłego, co nie zostawi w nas jakichś ran czy innych wspomnień, albo nie obudzi w nas czegoś,
po prostu sobie przy tej książce odpoczniemy. Ja serdecznie polecam. Bardzo Pani dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.